Siemaneczko widzowie, z tej strony Świadomski, witam was bardzo serdecznie, kolejny odcinek na moim kanale, kolejny odcinek z Age'a. Dzisiaj tak, możemy, zagramy sobie dzisiaj na... Czy zagramy sobie cywilizację, niespodzianka dla Szuma, no to na kanale Szum to nagrywał, nie wiem z tym tutaj się to je, albo wiecie co... Dobra, lecimy Polska i lecimy, co to będzie. Mamy to jakieś międzymorze, to jakieś niektórymi krajami, więc dobra. Zacznijmy to. Oczywiście podlinkuję wam w opisie kanał Szuma, żebyście sobie go sprawdzili. No. A my co, rozpoczynamy. Tutaj oczywiście trzeba dać te punkciki, no to zawsze sobie tutaj po 5 punkcików, tutaj zawsze zrobię sobie po 5, po 5. Po 5, po 5 i po 5. Mamy tutaj 10, no to dam tutaj sobie 3. Raz, dwa, 3. I tutaj tak. Raz, dwa, 3, 4, 5. No i idealnie, dobra. Tak. Nadciąga susza. Naukowcy twierdzą, że ponad 80% planety zostanie wysuszona. Musimy obserwować suszę i ruszyć naszym państwem do bezpiecznej strefy. Susza się powiększa co 2 lata. Okej, dobra. Ale nie na razie ta susza będzie wyglądać. No bo na razie mam w planach. Nie wiadomo skąd ta susza w ogóle przyjdzie, nawet nie wiadomo co nie. Najpierw to zatkałem sobie tutaj. No. Wolne miasto Gdańsk tutaj słuchaj, nie bym zatechował. Kabiec jest pusty, no trochę lipka. Nie ma pieniędzy. Dobra. O, mamy Jugosławię. Ło kurde, ale mam tutaj dużo. Nie wiem, nie potrzebuję aż tylu. Dobra, let's go. Dobra. Dobra, mamy te nasze wojsko. I bierzę się tutaj wszystko. 6, wszystko tutaj biorę. Chcę po prostu większy dostęp do morza. Z trzecią zresztą tam wygasa pakt o nieagresji, więc tym bardziej tutaj pakt o nieagresji weźmiemy sobie. Na 40 Turcy, co mam z ZSRS. Nie, ZSRR, przepraszam. Weźmiemy sobie spadnie agresję. Tutaj. Tam Gdańsk, za asymilujemy, więc asymilujemy sobie Gdańsk, więc żeby. Okej. Okay. Co 2 lata, więc tutaj na raz powinniśmy uciekać. Ale na razie nie wiem gdzie. Na razie bym chyba przejąłbym tutaj, co to jest? To jest Wielka Brytania? To jest Wielka Brytania. Kurde, tutaj nie ma Malty i Cypru. Więc nie wiemy, gdzie to w ogóle uciekać. No jak pewnie to gdzieś tutaj bym uciekał na tereny. A, to wszystko jest kolonia. To do Wenezueli najwięcej bym poszedł, ale na razie nie wiem, jak ta susza by w ogóle nas atakuje. Więc zobaczymy sobie. Dobra. Na razie oczywiście oczekujemy, zbieram sobie pieniążki. Chyba technologię, pójdziemy sobie w badania jakieś lepsze. Ja się nie wiem tutaj, co ile tych tur tutaj będzie, jakiś coś. Mandżuko. Węgry. A właśnie, jakieś coś trzeba byłoby tutaj coś zrobić zaraz, co tu mamy? Ukraińska Socjalistyczna Republika Radziecka, czyli USRR. Ta Białoruska Socjalistyczna, to mamy tutaj na minus. O! O może taki, nie wiem, a nie usuń coś, co tu mamy z tym sojuszem. No może to. A, rzucili, nie wiem czemu odrzucili. Węgry mamy w sojuszu, mamy Węgry w sojuszu. Może z nimi by się udało Unię. Zobaczymy. A jak nie, to z Czechosłowacją musimy zrobić Unię. Dobra, trudno. Tu 40 tu na razie nic się nie dzieje. To 2 lata, więc już można powiedzieć, że zaraz przejdzie pierwsza fala suszy. Dzisiaj bez kamerki, ale to wiecie. O, zaraz będzie wojna. Może tam po tej wojny skończyłeś. Ty, co wy to robicie? Nie, jeszcze nic tutaj się nie dzieje. To mamy tutaj skończony nam się sojusz, więc trzeba tutaj wziąć oczywiście padanie agresję zawsze. Bierzemy te wszystkie pakty. Nie wiem, za ile też tur. Przyjdzie pierwsza susza. Z kim się bije się? Z Trzecią Rzeszą? A dopa, to się bijemy z Trzecią Rzeszą, nawalamy się, dobra.
Mam pieniążkę, to lecimy, nawalamy się z nimi, dawaj. Dawaj to. Skoro mam się nawalić, to się nawalamy z nimi, proszę bardzo. Nie mam punktu ruchu, kurde, szkoda. Tutaj nie mogę nic wyjść więcej, no to po prostu tutaj sobie zakotuję, trochę jeszcze tutaj wojsku zakotuję sobie. No zaraz wam pomagam, Litwie. Pobór robię, jakiś pobór tutaj sobie, dobra. Pięknie, dobra. Pobór tutaj będzie, widzowie. A chcieliśmy tutaj pobór zrobić wielki. I pobór, dobra. Na maksa dam tutaj. I let's go, dobra, gdzieś trzecia rzesza. Trzecia rzesza, wypowiedz wojnę. Biorę wszystkich tych moich sojuszników oczywiście. I siema. Dobra, let's go. To lecą pierwsze wojska. Lecimy tutaj oczywiście. Nie ciekawe jak ten susz zareaguje w ogóle. Dobra, let's go. A nie mam w ogóle punktów ruchu. Dobra, teraz mam już jakieś tam punkty ruchu, więc dobra, jest git. Dobra, atakujemy. Trzeba zaatakować tę trzecią rzeczę. Odbijamy nasze tereny. Kiedyś były należały, które kiedyś należało oczywiście do Polski. Tutaj jednostki zwłaszcza tej może bym pomógł tutaj wrzucić jakieś tutaj dwie jednostki takie właśnie. O, jakieś takie no. Coś tego, coś ten typu. Coś tego typu. Tutaj przeniosę oczywiście resztę naszych jednostek. Żeby no nie były samotne. Żeby nic nie robiły. I jeszcze tam stanie na tej prowincji z jednostkami. Jak nie wyślemy sobie. No to akurat, no mogę zaakceptować to nawet, wiecie. Pięknie. Teraz Berlin mogę nad przejąć. Ciekawe, czy damy sobie radę z Berlinem. Myślę, że nie będzie się aż tak chyba trudno, jak to źle. 8 tysięcy, no to jednak potężnie dużo to było jednak. Tak, tej pół tych może jedno sobie tutaj weźmiemy sobie. Tu możemy też wziąć. Weźmy tak sobie tyle. Dobra. Dobra, jakoś to leci na razie. Dobra, świetnie. Robimy rozbiory. Nie, robimy rozbiory trzeciej rzeszy. Fajnie. Dobra, powoli tej jednostki jakoś to przejmujemy. Ło! 8 tysięcy tutaj aż nawet. Dobra. Lecimy tak może. Dobra. Atakujemy też tutaj, zobacz co tutaj mamy. Aha, to nie mamy prawie jeszcze w ogóle tutaj. Dobra, to razie zostawimy tutaj sobie. Pobór zrobimy tutaj sobie, potężny pobór tutaj. Ja właśnie, że jest to przejęty Berlin już, tak? Tak. Przez Litwę. Nice. No, dziwne, ale no wiecie, no. Aż tutaj trzeba sobie radzić. Dobra. Pięknie. Pięknie, dobra. Let's go. Przejęliśmy tutaj niektóre prowincje. Więc to dobrze akurat idzie. Teraz tutaj muszę przejąć. Tak, tutaj przejmę. To jest Bułgaria. Trzecia rzesza, dobra, no to tutaj. Tu mogę wysłać moje jednostki. Bo tak, dobra. Tu lecimy tu. Dobra, siup. Tu lecimy tutaj siup. I na razie to możemy zrobić. A, no tutaj możemy, wiadomo, tutaj. Tutaj tak możemy zrobić. Tu możemy zrobić tak oczywiście, co nie. Trochę jakby wycofanie zrobimy takie, co nie. Więc dobra. Jest, przyjąłem Berlin. To jest cud życia, że przyjąłem Berlin. Jeszcze Berlin niestety nie przejąłem. Ale już będę tak, już będę bardzo blisko przejęcia Berlina. Te nasze jednostki tutaj trzeba poprzenosić, bo one te kluczowe. One nam pomogą jakkolwiek, dobra. Atakujemy, daj, to atakujemy, proszę bardzo. O kurde, to jest chyba
Mało nam się zrobiło. Ale po 500 tutaj mogę jakoś wysłać, tak po 500. No, zobaczmy jak tak to wyjdzie. A, nie mam już miejsca, dobra. No kurde, no coś tam przy... Ej, jest, mamy Berlin. A to nie my akurat, niestety nie, my nie mamy Berlina. Niestety, nie, my nie mamy Berlina. Dobra, ale pa. Tu już przejmuję tę część. Teraz tak, te nasze 100 ludzi może się nam bardzo przydać, ale nie, weźmy to do, pójdźmy do Warszawy. No, no, na razie nic nie możemy zrobić z tym. No, no gdzie jest ta susza niby? Właśnie to każdy leci na Niemcy, na trzecią rzeczą na razie to każdy leci. Do Siegen idziemy. Dobra. Zobaczymy jak tak to pójdzie. No to ja przejmę nasze tereny. No, tutaj niestety nam się nie udało, ale myślę, że tutaj nam się spokojnie tutaj uda nam tutaj już to przejąć. Myślę tak przynajmniej. Tutaj mamy 8000, więc tutaj powinniśmy dać sobie radę na 100%, więc tutaj wysyłamy aż tak mocno tutaj. I tutaj wyślę też troszeczkę tych jednostek naszych, żeby nie było one zbyt, wiecie no. Teraz tak, tu musimy pójść tutaj, tu musimy pójść na dwa, niestety na dwa kursy. Teraz to lecimy tutaj, proszę bardzo. No to nam się nie udało. Jest, dobrze. Okej, okay, mamy git. Oby tylko trzecia rzecz nie dostała się tutaj, bo wtedy będzie już problem. Jest tutaj specjalnie zagotowane niektóre jednostki. W nowym sączu prawdopodobniej. Ona, ja tutaj muszę tutaj dać jednostki. Tak, tutaj dam. I tutaj dam jakieś tutaj połowę. I tak, tu lecimy tutaj. Te 3000 trzeba na te trzy części tutaj podzielić, czy na jakieś 2000. I to jakaś połówka. I to jakaś połówka, co nie? Pójdzie spokojnie, więc. Tak, dobra. Dobra, no czyli taki mega długi odcinek, więc po prostu. Fajnie będzie do oglądania. O, i leci, dobra, świetnie, lećcie. Przejmę te nasze rzeczy. Ale tutaj się powie dostają jednolite tej wojska, więc tutaj trzeba trochę odkuć. Trzeba zablokować ich, żeby nie atakowały dalej. Dobra. Mówię, no tutaj muszę tak wysłać z 400 tych moich ludzi. I lecimy. Tutaj lecimy po dwa. Dobra. Tutaj postaram się wszystko tej moje jednostki tutaj sobie ustabilizować. I... Lecimy do Frankfurta i dolecimy do... czegoś tam. Przejęliśmy. Dobrze. Dobrze, oni nie mają... Oni tutaj nie mają w ogóle żadnych jednostek. To jest w ogóle dziwne, że... Trzecia Rzesza nie ma jednostek w danych lokacjach. Ale... Jest tutaj rzecz niepokojąca, że tutaj zaraz tutaj im przejdą do nas. Natomiast tutaj trzeba iść, tutaj trzeba zaatakować. Dobra. Tutaj mogę na tutaj, tutaj mogę na zaatakować, więc tutaj dodatkowo z dwóch. Dobra, na razie jeszcze nie ma żadnego komunikatu o tym, że susza dochodzi, więc na razie tutaj po prostu walczymy, co nie? No, ale to po prostu tutaj jest to poradzi na razie. To na razie mniej lecimy, mniej ostrzej. Ale kurde no. Tu musimy zawrócić, tu musimy tyle zawrócić. No niestety, no niestety nie możemy tak maksymalnie zrobić. No ja i zaraz dojdą do naszego kraju. Co? Może tutaj pomogę tutaj naszym. Tutaj wejdę sobie może. Dobra, przejęliśmy. Dobra, zrobimy tak sobie. Po 5 ludzi tutaj będzie. Po 5. Ja pierdzielę. 5 ludzi będzie na jedną jednostkę lecieć. To jest śmieszne, ale wiecie no. A w ogóle ten bardzo mały w ogóle poleciałem na nich. Ej, zaraz muszę zacząć się rozpocząć.
A, przynajmniej mamy te tereny, dobra, nice. No, a w sumie za jakąś, nie wiem, turę, dwie, za jakąś turę, że będziemy musieli ewakuować się. Napady na banki. Jeszcze nie. Nie wiem, co ja, ja tutaj się strzelam już może, wiecie? Ja to się wstrzymuję. Pierwsza faza. Czyli w pustkowie najprawdopodobniej. Właśnie nie wiadomo jak to właśnie. Dobra. Zróbmy już może. Nie, tu niestety lecą niektóre nasze jednostki. Dobra. Zrobimy tutaj pobór. Wysyłamy tutaj. Zamiast nadajemy sobie pobór. Zrobimy tutaj, tutaj i lecimy tutaj. Pięknie, dobra, let's go. Cofnijmy tutaj się może. Ja się coś tutaj cofnijmy może. W pustkowie, znaczy tam nie ma żadnych jakby ludzi. Co jest? Brytania. Dobra. Ale nice. Chciałem mieć taki dłuższy odcinek, taki. Postaram nawet się do pół godziny zrobić odcinka. Zapada się mega ciekawie. Czy możemy wziąć tutaj. No. Umowy pokojowe? No ja chciałem nawet swoje tereny. Chciałbym wziąć swoje tereny na pewno. Ile mogę jeszcze? No tak, wszystkie swoje tereny chciałbym tutaj wziąć na pewno. No i to tyle, ja mogę w sumie wziąć i tyle. Oho! Czy się odpaliła teraz? Tak? Zaraz się odpaliście? Dobra, no to ja będę plądrował tę prowincję. Plądrujemy sobie. Proszę bardzo, plądrujemy. A, nie możemy, dobra. To przenosimy się tutaj się. Ale to mogę wam plądrować. Plądrujemy tę prowincję niektóre. To zawsze mam tutaj plądrować te prowincje, żeby nie było. Dobra. Więc tutaj zlecimy sobie te nasze wojska. Stań daj nam, dadzą chyba radę sobie. I to, że tu mamy polskie wojska. Jakieś tutaj mam polskie wojska. No i tutaj teraz lecą chyba od innego frontu tutaj polecimy. Wychę też powoli już słabną. A ja będę przejmować wszystkie tereny, bo nie mam tutaj żadne, niczego tutaj nie mamy. Gruźlica teraz zapanowała u nas w Polsce. Cholera, jasna. Cholera, że nie cholera. Cholera ładniej brzmi. Dobra, szybko tutaj musimy zabezpieczyć się tutaj, z tej strony. Wydaje mi się, że zabezpieczą tutaj się raczej, więc spokojnie tutaj będzie nasza... na naszą korzyść. Te 1000 ludzi też tutaj musisz tutaj przesunąć się tu. O nie, czemu ja skipnąłem to? Skipnąłem... turę skipnąłem. Musiałem to przenieść sobie, no. O tak, dobra, mamy to. Tak, szczerze, zrobiłbym sobie tak. Zrobiłbym sobie tak, wiecie? A oni to przyjmować właśnie. No to jest do dupy, że oni będą to przyjmować teraz wszystko. Przyjmować, więc na to muszę wysłać moje... A tu muszę moje, wszystkie moje jednostki to muszę wysyłać. Bo oni będą mi to plądrować po prostu i tyle. Chociaż dobra, nice. Jest git na razie, jest na razie bardzo dobrze. Bo powoli nam tutaj się odczarować. Co ja w ogóle powiedziałem? Odczarować? Nie. Dobra, dobrze. Dobrze. Zajmujemy tutaj te lokalne jednostki. Wysyłamy teraz tutaj wszystko, wysyłamy tutaj. Tutaj wysyłamy wszystko. Nie ma litości dla Hitlera. O kurde, ej. No to... Właśnie tak się boję, no to plądrujemy wam prowincję, ktoś tak się boicie. No to plądrujemy prowincję tutaj. Jeżeli tak się boicie, no to wam będę wam plądrował prowincję, po prostu i tyle.
chyba lecimy. Plądrujemy tutaj wam prowincję, którą będziemy wam plądrować, no bo... Let's go. Dobra. Trzy jednostki! Chciałeś to trzy jednostki mieć? I rozwijać jakąś tej prowincję? Nieźle. No, na razie jesteśmy bezpieczni. To teraz najdłuższa wojna. W ogóle początek odcinka, ale zaraz zaczynamy po prostu wojny, więc... Nie, bo teraz jesteśmy, nie, w połowie może jesteśmy odcinka. Nie wiem, co tutaj się raczej wydarzy. Nie wiem, co tutaj się wydarzy. Znaczy to, może to znaczy to prowincję tak to podzielić. No to nie wiem, na po 30? 36 może jakoś to polecimy. Na trzy fronty lecimy. Zajmują nam. Dobra, my tutaj... chociaż jedno dobrze tutaj zajęliśmy. Ja bym tu spokojnie. Mów tutaj spokojnie już skończyć wojnę, ale oni się nie wkurzą. To wiecie co? No to już Szwajcaria jest takim państwem, że ona się nie musi ruszyć. A to wypowiedzmy wojnę. Nie, ona wypowie wojnę Włochom, więc żeby tak było fajnie, dobra. I może zrobimy, żeby druga Republika Hiszpańska, żeby powiedziała wojnę Włochom. Świetnie. I Francja, żeby powiedziała wojnę Włochom. No i świetnie, no i dobrze, no i można się bić. Godzimy się, dobra. Ale mnie wkurza tutaj, wiecie, jak takie parę jednostek tutaj tak atakuje. Znaczy nie mam co zrobić tu, można powiedzieć. No to mogę wysłać moje wszystkie te jednostki i to tyle, co nie? A na razie jeszcze nic tutaj nie mogę zrobić, więc zobaczymy, co to się wydarzy. I nam tylko po prostu wszystkie tutaj nam prowincje będziemy... Aż ty w mordę. Trzeba tutaj przejąć, nie wszystko tutaj trzeba przejąć, dobra. O nie! Kurde! Szwajcariak w ogóle walczy z Włochami. To jest najpotężniejsza walka. A do dupy jest to, że nie mogę nic przejąć teraz, bo tutaj mam wszystkie moje... Te, tam wszystkie te moje prowincje, więc wiecie, no. Więc nic ja na razie nie mogę robić, po prostu mogę sobie skipować te tury, co nie? I tyle. Tutaj nie chcę też ich bić. Zależy od nich, czy chcą się bić, czy nie. Ja teraz się nie będę po prostu nim bił. Ekonomia, może to poprawimy sobie, zobaczymy jak to wpłynie. O, 3000 tutaj leci, ja. Ukraina to nigdy się nie bije. Aż takie ZSRR, to by może tak pobiłoby się tutaj może z nimi. Trzecia Rzesza. Powiedz, wyślij propozycję. Zobaczymy, czy zaakceptują to. Ale no, będę przejmować, no ja nie mam żadnych tych jednostek, więc ja po prostu nic nie mogę tutaj po prostu zrobić, co nie? Nic nie zrobię, co nie? Więc teraz... A tutaj proszę, żeby tutaj zrobić jakąś tutaj barykadę specjalnie. Dobra, wiesz co, ja tutaj idę do Warszawy. Rekrutuję tak dużą ilość jednostek. 108 tysięcy. Dobra. Skipujemy rundę. Dobra, przejmujcie tam to wszystko sobie. 8 tysięcy. Leci. I... Daję wam dostęp wojskowy, proszę bardzo. Na 44 to macie dostęp wojskowy, proszę bardzo. 8 tysięcy ludzi tutaj wysłałem. Kolejne... Na pobór co tutaj od razu. 5 tysięcy jednostek kolejnych tutaj wlatuje. Moje wszystkie te oszczędności tutaj wykorzystam sobie. No nie, może być zbyt gorszy, na przykład pobór 2000 ponad ludzi i lecimy oczywiście tutaj, co nie? Nie mam w ogóle już pieniędzy, ale zobaczymy sobie, jak to pójdzie. Daję dostęp wojskowy do... daję dostęp wojskowy przeciwko, wiadomo. Będzie rzeczy? No czy rzecz, jak tam? 8 prowincji, Adolf Hitler, 8 prowincji.
A to w ogóle wygląda tak smutno, co nie? To do nas to wygląda fajnie, co nie? Dobra, no to już koniec chyba, co nie, tej wojny. No jeszcze te dwie prowincje, daj mi się te dwie prowincje. Jest! Mamy! Nie istnieje już trzecia rzesza w ogóle. Wow. To skaże na Włochy lecz, no to teraz też odpuśćmy sobie, że my już będziemy odpuszczać sobie. Ja już sobie podpuszczę tutaj, no ja wiadomo, zaoferuję na pokój, no to po prostu biorę tutaj całą Polkę tutaj może odpowiedzieć, że swoją wezmę. No i jakoś tam jeszcze jedną prowincję co można wziąć, no to nie, takie coś na wszędzie można wziąć, taka Polska była ładnie by wyglądała. O, no i ładnie. No i taka Polska zdecydowanie będzie lepsza. I teraz te też jeszcze biją się, ale dobra. Stare nasze prowincje tutaj odzyskujemy, więc na pewno to będzie coś fajnego. A się teraz podbijać państwa o dalekich kontynentach. Czyli na dalekich kontynentach, czyli mówimy dalekie kontynenty, czyli na przykład, nie wiem, mówimy Wenezuela, tak? O kurde, oni się... Nie! O Jezus, myślałem, że chciałem ich tutaj podbić, na spokojnie tutaj chciałem ich podbić. O to nie wiem, może zaczniemy pod Panamy, może Panama, Kostaryka, Nicaragua i Honduras, tak? Jest Honduras, co nie? Tak, no to właśnie, te państwa, no dobra. Tutaj trzeba zejść jakoś tej wiecie, no tej. Wybierając wszystkie moje tej wojska. Do Warszawy. Podajemy się do Warszawy. Jeszcze zrobię sobie. Tak, siup, dobra. Nie mam w ogóle pieniędzy, więc dobra, no to dobra, możemy lecieć do Panamy. A bo na razie zaczynamy od tutaj, Dominikany, tym jakoś tutaj zaczynamy wszystko. Od Haiti, Dominikan, coś takiego tutaj można było zaatakować. Potem nad Kuba by można było zaatakować Kubę. No, nie mam w ogóle pieniędzy, nie mam, więc w ogóle na asymilację nie mam żadnej pieniędzy, Muszę pożyczkę chyba wziąć to jakąś. Tak, muszę wziąć pożyczkę. Ile mogę? 11 tysięcy, dobra, świetnie, dobra. Idealnie, mi się przyda idealnie. Bo potrzebuję słupsku to wykorzystać w pile. No. A chcę już na plusie dawać, a tam sobie doradzą tej moi Polacy. Kolejne tej osoby, więc ja bym tutaj podbił Dominikanę, chyba bym tutaj podbił. Tak, moim pierwszym celem będzie Dominikana. Lecimy tutaj Dominikanę. Po 10 tysięcy tutaj mogę wysłać chyba. Dominikana ma 3 prowincje na stówę? Dominikana ma 3 prowincje? Tak, dobra, tak i no to ich przejmiemy w sekundę. Raz, dwa, świetnie. O czemu się... A! Fajnie. O, przejmujemy, wszystko tutaj musi... Otóż tutaj wszystko przejmujemy. Więc świetnie. Asymilujemy tylko tereny, w których będziemy mogli, które na razie możemy, czyli to będę na razie asymilował sobie na razie. Czasem wojskowy. Też się bije z każdym. Odmówię tą propozycję. Bo to jest po prostu wasz koniec i tyle. Let's go! Lecimy na nich po prostu. Siup. I siup, dobra, let's go.
przejęte zostało Haiti. Więc przejmuję tutaj Haiti jeszcze bardziej, więc tutaj proszę. To co mogę, to jeszcze mogę tam powiedzieć, zasymilować, ale na razie nie mogę nic jeszcze zasymilować. Handel Haiti. O, ale to 3000, no to mogę dać. Na 3000, no to ja się zgadzam za 3000, no to już każdy się zgodził za 3000. Teraz bym chyba zatkował Kostarykę, wiecie? Dobra. Dobra. A w ogóle teraz wysuszenie całej Afryki i większości Azji. No dobra, zobaczcie, wysuszenie większości. No i zaczyna się, tutaj zaczyna się suszenie, to nie, gdzie to, gdzie to. O! Tu mamy jakieś tam pustkowe, to nie, że susza występuje. Tutaj mam, tutaj jest większość Azji, to już jest zajęte, więc ja tutaj chciałbym wszystkie polskie jednostki, jakie to jakiekolwiek to jeszcze są, ale już są ciekawe. No. Nie ma to żadnej polskiej, no to po prostu lecimy, co nie? I lecimy. No to lecimy dalej po prostu atakować, wiecie. Się tutaj dalej atakować. Ta wtedy roztopiła się, więc to poziom wody podniósł się. O, czy czekać coś w Polsce? Oho, pierwsze pustkowie. Co? Zmienię sobie stolicę może, wiecie? Ja postanawiam, że na Santo Domingo. Na Santo Domingo wypadałoby zmienić. Przenieść stolicę do Santo Domingo. Widzę, że stolica została zalana po prostu. Więc po prostu, no już trudno niestety. Co się wydarzyło, to już niestety trudno. Mamy nową stolicę, jest to Santo Domingo. Mam nadzieję, że tutaj będzie tutaj udane, no to już coś się nawalają, ja cię kręcę. Sobie czekamy, aż będziemy mieć się na plus pieniądze, to nie, oczywiście. Oho, nie wiem. Santo Santo Domingo, Gorzów Wielkopolski, Koszalin, dobra. No nie, ja nie chcę z nami się bić. Odrzuć. Odrzuć, odrzuć, odrzuć. Odrzuć. Nie chcę się do mnie wbić w ogóle, Jezus, może. Dobra, mamy to, mamy, będziemy mieli na plus pieniądze, dobra, jest super. A Panamy na razie to się nie opłaca się na razie bić Panamy. Jest, na plus mam pieniążki, więc ja się nie będę z wami bił. Czemu w ogóle idzie do Azji? Przecież Azja całkowicie jest zajęta. Ja Kostarykę chcę podbić teraz jakoś. Nie chcę, odrzuć to. Kostaryka ma wojnę z kimś. Dobra, trudno. To wypowiadamy wojnę. Przenieść tutaj wojsko. No i na tym chyba zakończymy ten chyba odcinek, co nie? Ja pierdzielę, jeszcze muszę skąd mawiać. Pięknie. Dobra. I to było, można powiedzieć, że to wszystko w dzisiejszym odcinku. Zostawcie łapkę w górę, subika. No i co, widzimy się na następnym odcinku. Siema!